Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu. Z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj vlog. To będzie vlog łączony, z tego nagrywam orkę po ziemniakach. A dzisiaj nagram wam przygotowanie do orki. Muszę sobie do niej zatankować Ed Blue, wymienić dłuta w pługu i nasmarować tam kółko. No i tak pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Dodam do tego tą orkę po ziemniakach. No i będzie vlog. Zapalimy Maseja. Dzisiaj 12 listopada. Godzina, nie wiem, 10:30. Podnosimy obciążnik. Blokowujemy hydraulikę. Podniesiony, także jadę na podwórko i widzimy się za chwilę. Także ja zmieniam czubki w pługu dłuta. Tu już mam dwa wymienione, tak wyglądają. Tam drugie, tamtą drugą stroną już przemieniałem sobie wcześniej, znaczy tam przed chwilą. Teraz nagram wam tutaj te dwa, bo tak jakoś zacząłem zmieniać. Nie obyło się oczywiście bez Boscha. Zawsze jakaś jest, która się nie chce odkręcić. Także wymieniamy teraz tą. Szczotką przelecimy je. Idą w miarę dobrze, tylko trzeba tu przytrzymać, żeby się nie odkręciły. Już lekko się tu wytarło, ale akurat są w dobrym momencie do zmieniania. No jeszcze może by trochę zaorały, tak szczerze mówiąc, ale już zmieniamy. No wymiana ile? Gdzieś około... No, o, dobra. Trzeba nie zaskoczyć. Jest 40 minut. Się schodzi, żeby wszystkie wymienić. Może nawet godzina, no bo tutaj zanim rozłożyłem Boscha. Jest chwila. Chwila zaczął się schodzi z tym. Podkładki tu są. Co? Co dziwne, tutaj są lemiesze Kvernelanda. Nie wiem, czy są zielone i dłuta od Kvernelanda pasują. No to może nawet i dobrze, bo są tańsze niż te dłuta do Pottingera. Tak. Już nie smaruję tych olejem, tych śrub, tylko tak składam. Tamto musimy zeskoczyć. Jeszcze raz wejść. Tak wygląda z wymiana. Żeby teraz prosto nakręcić. Chyba jest. Mm-hmm.
No, wybieramy obornik od byków. Zaraz właśnie jadę. Jadę orać. Dobra. Te poszły lekko nakręcone. Zostały ostatnie. No, jak mówiłem, to są te lemierze od Kvernelanda i Dłuta. No już lemierze będą w tym sezonie do wymiany. Jak się założę na zimę, bo już są wydarte w miarę do sporo. Teraz tutaj jeszcze przeciścimy. I te dłuta są tańsze u nas tutaj w tym sklepie, co kupujemy. W tym sklepie, nie wiem, chyba 17 zł jedno kosztowało, 17, bo były trzy rodzaje. Były najtańsze, średnie i takie najdroższe. Najdroższe, nie wiem, 20 chyba 6, średnie 23, to 17, czy jakoś tak. Te średnie. Zaraz jeszcze raz zejdę po tą śrubę. Przyłapiemy, żeby się to trzymało dłuto. Starą nakrętką. O, no dobrze. Chociaż dobrze, jak nagrywam, to poszło lekko. Gdzie jest ta śruba? Spadła. Gdzie ona spadła? O, jeszcze razem znajdziemy. Ojku. Dobra, widzimy się za chwilę, jak będę lał AdBlue. Dobra, także teraz jeszcze sobie nalejemy AdBlue. AdBlue. Tu mamy w bańkach. Mamy 4 20-litrowe. Także jedziemy ich zatankować, jak się wszystkie już wyleje. Albo dobra, jeszcze najpierw sobie nasmarujemy kółko. Nasmarujemy kółko. Smaru może jeszcze starczy. Przez końcówkę. Dobra, starczy. Tu już wyszedł. To teraz jeszcze tak nalejemy AdBlue. Z powodkiem. Lejek czysty, on jest do tego. Zaraz wam powiem, jakie idą proporcje tego paliwa AdBlue, bo tam w komputerze jest, ile spala AdBlue. Ile paliwa. Czysty. Bańka. Paliwa nie leje, bo jest jeszcze ponad pół zbiornika. Ostatnio było lane. Nie wiem właśnie teraz przy tych cenach paliwa, czy AdBlue też zdrożało. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu,
jakie, czy AirBlue zrożało, bo ostatnio kupowaliśmy, nie wiem, we wrześniu, jakoś tak, we wrześniu, tutaj te 4 bańki, czy tam 100 litrów i to starczyło nam. Zaraz wam powiem, jakie są proporcje, jakie idą te AirBlue, ale nie wiem, 1 do 3, może nawet nie, ale coś takiego, zaraz tam w komputerze jest, to wszystko będzie wiadomo. Trochę też go idzie. No to jakiś koszt to jest, bo nie wiem ile. Ja jeszcze, tata jeździł z tymi banikami, ja jeszcze nie byłem na stacji, bo bludu nie wiem ile jest, ale teraz może być, nie wiem, około 2 zł po tych podwyżkach. Nie wiem, piszcie w komentarzu, jak ktoś wie, po ile jest. No, zawsze dodatkowy koszt. No, kółko nasmarowane, dłuta wymienione. Zalejemy go AirBlue. Paliwo jest. To się jedzie na śmieciara. Zalejemy go i jedziemy orać. O, jeszcze wam pokażę za chwilę obciążnik. Jak mówiłem w poprzednim vlogu, tona. Ona. Nie wiem, piszcie vlog, piszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze vloga z orki. Bo teraz jeszcze będę orał poplon. Nie wiem, piszcie w komentarzu, czy chcecie, że już wam się orka znudziła. Czy chcecie coś innego obejrzeć. Nie było, będzie film ze sprzedaży byków. Myślę. O. Dobra. Mamy zalane. Ścieknie, zobaczcie, tak wygląda obciążnik firmy Sonarol, tona. No jest sporo, teraz ciągnik dłuższy z tym obciążnikiem, gdzieś około, no obciążnik ma gdzieś prawie metr długości, można powiedzieć, odtąd dotąd, tak. Od spodu tam była dziura, było zalane betonem i teraz jest tam, no była taka blacha z drutami, żeby ją potem włożyć i żeby zaschła z betonem razem od spodu. Zalany betonem, weszło gdzieś około niecałe 3 betoniarki chyba, jakoś tak, tego betonu. No nie wiem, nie ważyliśmy go dokładnie, ale jak tam producent mówił, że jak się zaleje go betonem, to będzie około tony. I tak jest, bo jest trochę sporo cięższy od tamtego wcześniejszego, od tego małego Maseja. No i teraz ciągnik jest stabilny, jak już mówiłem, a jeszcze wam pójdę pokazać, jak jest stosunek paliwa do AirBlue. Włączymy sobie tutaj komputerek. Dajmy rękawiczkę. Jest tak. Jest spalił na razie 3192 litry ropy, czyli no 3200 litrów ropy i na to spalił 164 litry AirBlue. No także musiałem wyłączyć nagrywanie na chwilę, bo miałem telefon. Jak mówiłem, stosunek 3200 litrów paliwa do 165 litrów AirBlue. Tak pokazuje komputer, że tyle ciągnik spalił. No nie wiem, no chyba dobrze liczy, także no ktoś może sobie porównać u siebie, jak mniej więcej wie. Ciągnik mamy przygotowany, pług też, dłuta wymienione, nasmarowane kółko, tutaj paliwo zalane AirBlue. No i co, dołączam tutaj tą orkę po ziemniakach. No i to tyle w tym vlogu. Trzymajcie się, do następnego, cześć. Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu. Z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj dalsza część orki zimowej. Mamy 10 listopada. Tutaj dzisiaj po ziemniakach i no po ziemniakach była kukurydza na kiszonkę. Pewnie wiecie, kto śledzi kanał. To
śledzi kanał, tam powinien kojarzyć. To ja chciałem tutaj nagrać, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Jeżdżę sobie na półbieg niżej, 8 na godzinę, bo to jest zjeżdżone trochę, no. Jedna od pielęgniarka jest zbity, no i ciężko ma ciągnik na w miarę głęboko, że... Wygląda orka, jeżdżę na 8 na godzinę, obroty 1600, prawie że 1580, 3B, zwykle jeżdżę na 3C, ale tutaj jest trochę zjeżdżone, to sobie jeżdżę półbieg wolniej. To akurat nasza łąka, dlatego sobie zakręcam na niej, tam no, dojeżdżam do drogi, zakręcam na polu. Tutaj mamy hektar po ziemniakach i po kukurydzy, orze. Takie no pole długie, znaczy szerokie a krótkie. Ale musimy w tą stronę uprawiać, bo po środku niego jest miedza. Nie możemy sobie jeździć tak po dłużej. Bo jak teraz musimy jeździć, tam jest miedza po środku, także... Tak jak teraz, no widzimy, wezmę na półbieg C, no, też idzie, ale zależy w których miejscach, tam gdzie troszkę jest, nie wiem, gdzie bardziej zjeżdżone czy coś, to o, ale widzicie, o, aż schodzi do obrotów, dlatego jeżdżę półbieg niżej, żeby nie męczyć go, trochę większe obroty niż normalnie, a niżej bieg. Wiesz, idzie obok stoi kukurydza. Już tutaj jedna z ostatnich, jak widzę na horyzoncie. Już wszyscy pomucili raczej. To jest tylko stoi obok. O, tu ładnie wchodzi. A w tym roku jest wilgoć, ani nie jest mokro tak bardzo, bo czasami jak byłem mokry jesień, tam w tamtym roku już dość tutaj na dołku przy samej łące, bo trafiła stać woda, a w tym roku jest ładnie, woda nie stoi. Jest mokro, mokro, bo tak wilgotno, ale nie jest mokro, nikt się nie kopie. Także orka idzie dobrze, no gdzieś takie skiby trochę rwą, bo zawsze jest twardo i taka czarna ziemia. Spalanie jakie tutaj mam, to gdzieś 22 litry. 21 gdzieś około 21 litrów, tylko że no, na tym bieg niżej to trochę wolniej idzie to. Gdzieś ze 20 na hektar może coś koło tego. No tutaj bo to jest ciężko, ciężka ziemia w ogóle czarna i no i jest zjeżdżone, wiadomo, to po ziemniakach się jeździ redlinia przy redlinie. Kopalnie, sadzenie, no i potem tak samo chcieliśmy tutaj jednorządą, bo akurat było cięte dla byków, to też rządek w rządku się jeździło tym ciągnikiem cały czas, także nie ma co się dziwić. I tak czasami było gorzej latami, że nie chciał pług wchodzić, ale teraz pług wchodzi nam bez problemu. No ale ja tam miałem telefon, no tak jak mówiłem, możemy. No jest tutaj na tym polu trochę wszystko, jak coś wam dogram, będę dawał tam po kukurydzie na ziarno w ciągu dnia, też nie, ostatnio był vlog wieczorem, teraz nagram coś w ciągu dnia, żebyście też widzieli. No tutaj mi jeszcze stało ile, ze 20 arów może i będzie koniec, jakieś pół godziny, bo przeczniaki i pole będzie zaorane, także a to tyle, widzimy się na innym polu.